Przed chwilą włączyłem Kornico Zapadka. Dzień dobry. Witam. Kornel, miło Cię widzieć i powiem Ci szczerze, pojedynek na MMA VIP 3 z Michałem Pasternakiem jawi mi się tutaj jako coś naprawdę ekstra ciekawego. Szczerze mówiąc, takiego zestawienia w ogóle bym się nie spodziewał, ale dlaczego nie? No, gdzieś wróciłeś do MMA? Mi również bardzo miło. No co, dostałem propozycję walki od Marcina Neumana, mimo tego, że mnie trochę nie było na naszym MMA, polskim MMA. Podjąłem wyzwanie, ja nie odmawiam żadnych walk, wyzwań się nie boję. No i zobaczymy, będzie świetna robota, będzie fajna walka. Żadna z organizacji nie chciała na przykład skorzystać z Twoich usług, czy Ty po prostu nawet nie szukałeś jakby walki, żeby po prostu się pokazać polskiej publiczności? Szczerze nie szukałem już dawno, tam jakieś organizacje się odzywały, ale to nawet ta Brave, ale to tak jakoś, że chyba tam 2 tygodnie przed walką, a ja ogólnie jestem cały czas w treningu, jeśli mi ogólnie zdrowie pozwala, ale to jest trening wiadomo grapplerski, robię tam jiu-jitsu, robię zapasy, judo, robię grappling, ale MMA to robię, to wiadomo, muszę mieć jakiś tam czas. Tutaj też dostałem sobie propozycję 6 tygodni przed walką chyba, i a jeszcze miałem 2 razy zawody Mistrzostwa Europy ADCC i później Mistrzostwa Polskich jiu-jitsu nogi, czyli 2 tygodnie jeszcze nie mogłem robić tego za bardzo MMA, a później zostało mi jakiś taki dobry miesiąc na przygotowanie, ale podjąłem wyzwanie, także zobaczymy co będzie, będzie dobrze. Słuchaj, powiem tak, masz pełnowymiarowego zawodnika MMA jako rywala, dlatego że Michał Pasternak bardzo dobrze radzi sobie i w parterze, i w stójce. I teraz tak, ty jesteś świetnym parterowcem, a jak wygląda w tej chwili twoja stójka? Miałeś okazję troszeczkę podszlifować pod kątem tego pojedynku, czy w ogóle po prostu gdzieś rozwijałeś te umiejętności ostatnio? Szczerze mówiąc, stójkę robiłem jakiś rok czasu wcześniej, tam robiłem boks, ale tak 2 razy w tygodniu maksymalnie w Koszalinie, w studiu Sicario z Hanią Solecką. Jednak później miałem kontuzję łokcia, już chyba rozmawialiśmy wcześniej, miałem operację, dlatego przerwałem to. No i teraz od jakiegoś takiego dobrego miesiąca zacząłem znowu, no to mało jest czasu, ale zacząłem robić stójkę, zacząłem robić sparingiem MMA, no i do tego tam jiu-jitsu trochę mniej robię, bardziej jiu-jitsu robię tylko w formie MMA, tak, w sparingach MMA. Michała Pasternaka widziałeś kiedyś na zawodach jiu-jitsu? Widziałem go w Warszawie nawet, jest aktualnym mistrzem Polski ADCC w kategorii zaawansowanych. Ja też wygrałem te mistrzostwa polskie, tylko akurat na tych samych zawodach, tylko w innej kategorii wiekowej, ale walk w sumie jego nie widziałem. Widziałem, że jest, widziałem, że wygrał, tam walki go nie widziałem, ale widziałem jego walki na Wotory, widziałem jego świetną walkę z moim kolegą Maćkiem Różańskim, 5 rund o pas, walczyli tej organizacji Michała Materli i brata. Mimo to, że przegrał, ale naprawdę dał świetną walkę, że naprawdę mi zaimponował. No i ja wiem, że to jest super świetny zawodnik, szanuję go bardzo, jest dla mnie czołówką ścisłą Polski w kategorii 93 kg light heavyweight, tylko wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniany, bo naprawdę z jego umiejętnościami, z jego w ogóle przeszłością, z jego rekordem powinien walczyć, mi się wydaje, w dużo większych organizacjach. Ja bym powiedział tak, że ty, jeśli chodzi o, powiedzmy, MMA, nie masz takich wielu walk, powiedzmy, to jest 7 walk bodajże razem wszystkich, a rywal ma ich znacznie więcej, natomiast jeśli chodzi o samego Bardzo przepraszam, właśnie, bo będzie tutaj, dojdzie do rękoczynów. I zaraz będzie, że redaktor agresywny. Nie, spokojnie, ogarniemy. Ale twoje doświadczenie z kolei w walkach grapplingowych jest niesamowite, tak? Ty masz, ile masz w ogóle takich grapplingowych walk? Nie liczyłem, ale wszystkich walk, tam brazylijskie jiu-jitsu, kiedyś judo, zapasy brazylijskie jiu-jitsu, submission fighting, grappling, to myślę, że kurde, kilkaset może nawet. Może koło nawet 500, nie wiem, tak mi się tak wydaje, mi się czasami na innych zawodach w 2 dni na przykład soczyłem na kilkanaście walk, nie? Dlatego mi się wydaje, no, że wszystkich koło 500 mogę mieć, jakby tak nazbierasz wszystko, nie? Ale to wiadomo, to jiu-jitsu, submission fighting, grappling to nie jest MMA. Michał jest świetnym, bardzo doświadczonym zawodnikiem, ma do tego wojownikiem z twardą głową, który cały czas idzie do przodu. Dlatego fajne wyzwanie, ja nie boję się wyzwań, no i mam nadzieję, że damy świetną walkę. Ja widziałem, że nie boisz się wyzwań walcząc z Brazylijczykami, między innymi widziałem Ciebie na turnieju w ACB Jiu-Jitsu też, widziałem Ciebie, oglądałem przynajmniej w internecie te wszystkie Twoje boje z Brazylijczykami w Brazylii, co też jest ewenementem, bo nie każdy Polak się decyduje na wyjazd do Brazylii i takie walki. Jak można sprowadzić Michała Pasternaka? Da się sprowadzić, bo domyślam się, że w tej płaszczyźnie będziesz szukał rozstrzygnięcia, raczej nie będziesz się bił w stójce, mając na uwadze chociażby ostatnią galę Fenu i Michała Piwowarskiego.
No dokładnie, czy da się sprowadzić? Mi się wydaje, że każdego się da sprowadzić. Wiadomo, nie będzie to łatwe, będzie to bardzo trudno, bo Michał, mówię, nie jest tylko stójkowiczem, to jest kompletny zawodnik MMA. Nawet mój trener Bagi powiedział, że to jest świetny zawodnik w każdej płaszczyźnie. To nie jest tak, że jak zrobiłem większość swoich walk, że ja sobie obaliłem, przetrzymałem, skontrolowałem, albo tam ubiłem, albo poddałem. Tylko to jest zawodnik, który nawet jak mi się uda go obalić, skontrolować, to i tak on ma świetny partner i taki podobny ma, to nie jest jiu-jitsu. No kurde, jest świetny zawodnik w każdej płaszczyźnie. Mówię, ścisła czołówka, light heavyweight Polski, no ale podjąłem wyzwanie, także mam nadzieję, że dam świetną walkę. Zapytam przewrotnie, czy on ciebie jest w stanie w ogóle poddać? Kurde, wszystko jest możliwe. Jest młodszy kilka lat i wiadomo, jest w sztosie. No, gabaryty też chyba troszkę większe. Gabaryty trochę większe, warunki też ma dobre, jest wyższy, dłuższy zaszczyt. No kurde, wszystko możliwe. Nawet po kilku bombach to nawet jak człowiek jaki już jest mniej przytomny, to też jest łatwiej podać. Tak samo jak Rudolfo Vieira, taki jest mistrz, wielkodny mistrz czarnych pasów, tak, już też ostatnio przegrał walkę, nie wiem, czy ostatnio, przedostatnią. Przed gilotynach, z jakimś tam gościem, który tam w ogóle tam rzucił. Wcześniej go tam dobrze rozbił. Tak, no ale przegrał właśnie przez gilotynę, mimo tego, że już był taki półprzytomny, dlatego mówię, każdy może każdego poddać, dlatego no zobaczymy, co przyniesie los. Buczecza podobno ma się pojawić, taki też topowy grappler ma się pojawić w MMA. Już się chyba pojawił, czy nie? Słyszałem, że ma się pojawić. Nie wiem, czy on już walczył, czy nie walczył, ale widziałem w brazylijskiej prasie ogromne nagłówki, Buczecza przychodzi do MMA. Też to widziałem, ale nawet mi się wydaje, że chyba już tą pierwszą walkę stoczył, ale nie jestem pewien. No ale kurde, ciężka waga, naprawdę jest świetny, kurde, grappler. No wydaje mi się, że nie wiem jakiego stójka, jak tam jego przygotowanie takie w ogóle stójkowe, ale mi się wydaje, pretrenuje chyba w American Top Team, także może namieszać sporo w ciężkiej wadze. Jest w miarę młody jeszcze, jak nawet ma, także ma szansę dużo namieszać w ciężkiej wadze. Ja tak zawsze gdzieś analizowałem zawodników grapplingu w Polsce i tak zastanawiałem się nad takim top 5, no bo top 10 to już dużo, ale top 5 i ty wydaje mi się, że powinieneś się znaleźć w tym top 5 polskiego jiu-jitsu, polskiego grapplingu, bo generalnie chyba lepiej wolisz kimona, tak? Ogólnie tak, i tam kocham kimona, bo wywodzę się z judo. Dużo walk, dużo mistrzostw świata wygrałem właśnie dzięki mojej rzutowi Moroty Soinage i tam uchimate, które się nauczyłem jeszcze na czasów judo. Bardzo mi pomogło, dzięki temu wygrywałem wiele zawodów, mimo to, że byłem teoretycznie gorszy w partnerze, a jiu-jitsu jest głównie partner, ale sobie zrobiłem, rzucałem w stójce, robiłem punkty, kontrolowałem walkę i wygrywałem walkę z gośćmi, z którymi na przykład na treningu mogłem przegrać, nie? Dlatego bardzo zawdzięczam judo, kocham właśnie kimonach, ale teraz ostatnio właśnie mało robię kimon, robię właśnie głównie submission fighting, czyli tam jiu-jitsu bez kimon. No i jakie było w ogóle, do czego, jakie było pytanie? Pytam, czy w top 5, czy kto jest najlepszy, tak. Może tak, kto jest najlepszy, a który ty jesteś w tej piątce? Myślę, że no wiadomo, teraz są młodsi zawodnicy, Adam Wardziński, czyli to jest w ogóle... Nie, no tak, tak. Ale myślę, że ogólnie jakby tam brać pod uwagę całe zasługi, wszystkie tam medale najważniejszych zawodów, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, no to mi się wydaje, że za zasługi powinien być chyba tam, jak tam, nie wiem, czy to 5, to 10, ale w czołówce. A ty który byś był? Znaczy nie, mówię o sobie, że powinien być w czołówce. Ale... A ty w czołówce. Ale... Nie, Adam... nie, ale mówię, a kogo sytuujesz najwyżej, tak? Bo Wardziński jest, wiadomo, on startuje w World Tourach i tak dalej, natomiast Gerciu też jest bardzo mocny. Natomiast kto jest jeszcze tak z takich zawodników, którzy na przestrzeni iluś lat się utrzymali też w czołówce? Myślę, jeszcze na pewno nie można ominąć mojego trenera Piotra Banińskiego, bo cały czas mimo wieku, kurde, walczy na wszystkich zawodach ważnych i z młodymi, i z doskonałym daje radę. Też trzeba wspomnieć o Mariuszu Linkach, bo jakby nie było, to jest legenda, pies czarny pas. Karol Matuszczak, tak, mniej startuje na zawodach, ale też no, jest prekursorem jiu-jitsu w Polsce. No, myślę, że tam w tej pierwszej dziesiątce jestem na pewno, ale tam nie będę wyliczał, bo nie jest moja ocena. Dzisiaj spojrzenie twarzą w twarz z Michałem Pasternakiem. Już wymieniliście jakieś rozmowę, jakąś mieliście w ogóle? Przywitaliśmy się, hej, co miło tak, ale nie byliśmy sami tam jeszcze takim jednym chyba redaktorem, czy tam takim chłopakiem tutaj, jakimś menadżerem chyba MMA VIP, no ale jest bardzo porządny człowiek, z honorem, czysty sportowiec, nie ma żadnej złej krwi między nami. No, ja sobie zdaję sprawę, że on jest faworytem tej walki, bo to jest zawodnik w sztosie MMA, ale no, nie ma żadnej złej krwi, robimy walkę i po walce, jak się uda, to pójdziemy sobie na piwo. Okej, w takim razie tak, dla mnie to jest najbardziej ciekawy pojedynek tutaj, jeśli chodzi o ten sportowy wymiar, bez dwóch zdań. Ktoś padł na dobry pomysł, żeby tobie dać, powiedzmy, też możliwość pokazania grapplingu. Mam nadzieję, że to będzie trzyrundowa walka i dacie z siebie wszystko, wygra lepszy i zobaczę, kto to będzie.
No mam nadzieję, że tak będzie, jak mówisz. No i co, za 9 dni się wszystko wyjaśni. I aby nikomu się nic nie stało, jak zawsze mówię. Mam nadzieję, że właśnie wrócę do swojego Kornelka 2-letniego, cały i zdrowy, i będę mógł go zabrać tam na jakiś tam spacer, pograć z nim w piłkę, pobawić się z nim, że nie będę musiał jakoś tam długo leczyć jakichś tam urazów, że wrócę cały w miarę zdrowy. A jeszcze zapytam się, ta galeria, cała galaktyka z osobowości, to w ogóle robi na tobie wrażenie, bo ty nie z niejednego pieca chleb jadłeś. Jak opowiadałeś mi o pobycie w fawelach w Brazylii i tak dalej, to myślę, że to nawet chyba nie jest w stanie tutaj tamtego przebić. Powiem tak, że jest inaczej na pewno. Inaczej jest. Jak dzisiaj tu w ogóle podjeżdżałem samochodem, to tak widziałem, że pełno tych ochroniarzy, więcej chyba jak zawodników, myślałem, że jakiś antyterrorystyczny przyjechali tam kogoś zawijać, bo naprawdę tak to wyglądało, pełno na czarno ubrani. Ale no tak, no bardzo dziwne osobowości. Pierwszy raz w ogóle się spotykam z takim. O, zrobiłem sobie nawet zdjęcie z Rysiem, z Szczeną, chłopaków do zdjęcia. Może będę sławny na stare lata. No i ogólnie jest fajnie, jest wesoło. Inaczej, jest inaczej. Myślę, że w środowisku jesteś wystarczająco sławny, ludzie cię znają, pamiętają twoje walki. Wszystkiego dobrego i co? Mówię, tak jak mówię, zdrówka przede wszystkim, żebyście zachowali zdrowie i żebyście dali naprawdę wspaniałą walkę. Dziękuję, Kornel. Dziękuję bardzo. Też pozdrawiam wszystkich sponsorów, pozdrawiam wszystkich moich fanów, pozdrawiam całą rodzinę. No i pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki. No i mam nadzieję, że dam dobry pojedynek. Kornel Zapadka, dziękuję bardzo. Dziękuję.